Witam Was tutaj, cześć, cześć, Zosz. Zapraszam Was na kolejny odcinek z Cities Skylines Industries. Dawno nie było tej serii, ale już spieszę z odpowiedziami, no... Po prostu Industries trochę mi się trudniej nagrywa, ponieważ nagrywam go zazwyczaj późno, na przykład jak teraz jest 23. Tak, czekaj, na zagadku... A nie, 22.30. No to nie jest aż tak źle. No i poza tym, pomijając tutaj właśnie takie rzeczy, no jest dość dużo takich, jak też powiedzieć, trochę niesprzyjających warunków do nagrywania Industries. Jeszcze dzisiaj przed chwilą biłem z modami do Warszawy, do projektu Warszawy, ale już bez zbędnego gadania przejdźmy do naszego miasta. Mam taki mniej więcej przygotowany plan. Po pierwsze, na pewno bym chciał rozbudować dzisiejszy tutaj tą część miasta. Po drugie, chciałbym pójść spać wcześniej, więc odcinka też nie będą być jakiegoś strasznie długiego. Po trzecie, patrzyłem sobie tutaj, jak mi się ładowały wszystkie mody. Jak tutaj jest, jaki tu jest wielki pas lotniczy, ponieważ tutaj są dwa lotniska, jest jedno i drugie. I tutaj obydwa te lotniska są w tą stronę ustawione, więc wszystkie samoloty lecą stąd i to jest naprawdę całkiem ciekawe. No a tak, Industries Synthetic leci radio w tle, tak żeby było ciekawie. I tak, tu jest nasza ropa, tutaj zbytnio nie korzystamy. Chciałem się też zająć bulwarami, ale nie tak, żeby to bić się tu kulotki, tylko tak powolutku. Swoją drogą, jak możecie zauważyć, tutaj bardzo jest duży ruch do naszego tutaj zjazdu na autostradę. I z tym też coś będziemy się jeszcze robić, bo taki korek to mi się trochę też mało podoba. Ale dobra, to jest mniejsza z tym, bo korkami się dziś nie będziemy zajmować. W ogóle tak, jak tam ludzie korzystają z śmieciami? Macie problem? Okej, dobra, poczekaj. Z śmieciami to akurat mogę jakoś wam tutaj pomóc, bo mamy w końcu... No ten magiczny budynek, tak, swego czekać, czy wy macie jakieś tutaj połączenie pomiędzy tą a tą dzielnicą? No tak, nie za bardzo. Okej, dobra. Good to know. To poczekajcie, zrobimy sobie tak, aby było jakoś tam proste jakieś podłączenie i tak dalej. Zróbmy sobie stąd drogę. Należy taką gdzieś prostą, no. Powiedzmy, że sobie tak zrobimy. Dalej, tutaj sobie zrobimy taką, czekaj, w ogóle, czy ja mam włączone, mam włączone G, okej, dobra. Wyłącz G. G to linie pomocnicze, jakby ktoś nie wiedział, jak ktoś jest tutaj nowy. I coś takiego. I tutaj czekaj. Tutaj mogło to sobie zawracać, a sprawdźcie, jest potrzebny. Już jadą od razu. I oczywiście źle to wybudowałem. Standardowo. Normalnie bym się zdziwił, jakby było dobrze. Dobra, czekaj. Nie, chcę zwykłą drogę gruntową. Ciach, ciach. I tutaj ciach, ciach. Dobra. Dobra, całkiem zacnie. Nie macie prądu, prąd za sobą wyciągniemy. Prąda macie na razie stąd. No trochę nam tutaj park wszystko zniszczycie. Wyglądowo, no ale no cóż. Tacy już wy jesteście. I stąd sobie po prostu pociągniemy rurę do najbliższego miejsca. Dobra. Macie rurę, macie wszystko, dobra. Tak, na początku zajmiemy się czymś prostym. A nie, okay. Chciałem zobaczyć, ile ludzi korzysta z parku. Okej, okay, dobra, powoli idzie nasze zoo do przodu. Swoją nazwę dla naszego zoo, jakbyście mogli napisać. Bardzo dużo do tej przepisów dajemy, dlatego może... Jest dosyć dużo ludzi, tak? Przyciąga, tak. W ogóle to ja tutaj nie wiem, czy... To wszystko jest tutaj potrzebne, ale dobra. Tak czy siak, wracając do tego, co o czym się chciałem teraz zająć. Czyli bulwarami. Nasze bulwary są wyposażone. Taki oto tutaj przepiękny park, poczekaj, wyłącz ten podgląd, żebym mógł tutaj się pobawić. Swojego, jakby ktoś tutaj nie wiedział, tu jest ten budynek od parków, aby tutaj one lepiej działały. I wejście robimy przy każdym przejściu dla pieszych, bo tylko w takich miejscach mogą ludzie wejść do takiego parku. Więc jak możemy się domyślać, tutaj będzie ich dosyć mało. No lub gdzie najbliżej można zrobić, więc na przykład teraz będzie tutaj, tak, bo nigdzie bliżej się nie da. I tak, kolejną rzeczą jest oczywiście wyłączenie wszystkich tutaj irytujących rzeczy, takich jak tego typu rzeczy. I później sobie zmienienie takiej tej ścieżki, w sensie płotu dookoła tego wszystkiego. Więc zobaczymy, poczekaj. Jakby coś, jeżeli nie wyłączycie tych wszystkich ustawień tutaj, to co przed chwilą zrobiłem, to płotu nie wybudujecie, bo ponieważ płot nam jest bardzo... Jest to jedna z najbardziej irytujących rzeczy do budowania, ale jak już ją budujecie, to jest... Macie taki plus, że wam się tutaj żaden budynek nie buduje. I to jednak, jak dla mnie, jest naprawdę bardzo dużo zaleta, ponieważ nie lubię, jak mi się jakieś budynki buduje, na przykład w parku czy coś. Czy w innych rzeczach. Dlatego tak bardzo czekam na PS4, jak się pojawi
te parki Industries, bo to trochę zmieni moją postawę do budowania nowych rzeczy. Tak, i tutaj są te krzaczki, to wszystko, tym się później zajmiemy, żeby tak właśnie były te krzaczki i to wszystko. Dobra, daj tutaj jeszcze stąd taki krótki tutaj. Będę taki krótki, no bo tutaj przecież na razie nic nie masz tego zbytnio. Dobra, no i dotąd mamy też bardzo. Dalej, idzie tutaj sobie taka ta główna droga, teraz możemy już sobie włączyć tutaj to i to. Swojego, powiedzcie, czy w dzisiejszym odcinku, porównując z poprzednim, jest trochę lepiej, powinno być, powinniście mieć trochę lepiej widoczność. Czemu? No bo zrobiłem coś takiego magicznego. Swojego, wyłączyłem tutaj kształtowanie krajobrazu, abyśmy mieli trochę prościej, nie trzeba już pobierać ziemi, bo to było akurat dosyć proste. Czy jest mniej się laguje, bo ja wiem, że każdy odcinek tam no, ma swojego takiego, żebym powiem, freeza dosyć dużego nawet czasami, ale dziś powinno być o tyle lepiej, że w ustawieniach Cities, nie, OBS-a, w którym nagrywam, zmieniłem, żeby zamiast 30 FPS-ów nagrywał 60. Ja wiem, że to jest mniej, ale wtedy teoretycznie gra się robi trochę luźniejsza i trochę lepiej działa, więc sądzę, że mimo tego, że teoretycznie dałem mu mniej, to będzie działać jak więcej. No ale czy tak będzie, czy tak nie będzie, to się sami najlepiej tego dowiecie, oglądając ten odcinek. Ja się dowiem dopiero, kiedy go nagram, więc no, teraz nic tutaj nie mogę zrobić w związku z tym, no ale, później na pewno coś będę na ten temat też tutaj... Zobaczymy w kolejnym odcinku, tak? Dopiero wtedy będę widzieć, co i jak. No a tak, do tego, z tego co kojarzę, miały być po prostu zwykłe ścieżki, o dokładnie. Dobra, no takie pokręcone trochę. No i teraz tak, z tego co wiem, mamy tutaj trochę tych placów, bo już tak często gram w Industries na PC, że zapominam jakie mamy tu budynki. Poczekaj, przejdźmy sobie po kolei. Tutaj mamy plac parkowy, dobra, to trzeba gdzieś wstawić. To jest toaleta jakiś czas, kawiarenki. Punkt informacji to co drugie wejście. Tu są te altany. Tu jest sekcja wspinaczkowa i Hania. Okej, dobra. To pamiętam. A no ja mam jeszcze oczywiście te tutaj zabawki. Ile ich tutaj są? Nie tak dużo. Zawsze lepiej więcej niż nic, tak? Ale no właśnie na przykład dla Mola według mnie, bo w City Skylines już nawet na bardzo wczesnym poziomie macie coś takiego jak molo. Tylko że te molo, aby działało, musicie zrobić normalną drogę do niego i to jest według mnie trochę bezsensowne. Natomiast tutaj normalnie robisz sobie trochę ścieżkę i wio. A nie jakiś normalnie nie wiadomo co. No ma, czekaj sobie, zróbmy taki ten park, ten plac parkowy. Czekaj, bo to nie musi przecież być przy drodze, a ja się tutaj już bawię. Jakby to było, nie wiem, SimCity czy cokolwiek innego. Poczekaj, nie. Właśnie tu jest to fajne w Park Life, że mogę sobie postawić w dowolnym miejscu, a on to złapie. I to jest właśnie ta magia tego dodatku, że on nie jest taki, no wiecie, spięty. No ma tak. Tu będzie takie trochę jeszcze większe wejście, bo jest trochę dalej od tego wszystkiego w sumie. I czekaj, to jest to. Tak, to jest to. I tu będą właśnie, sobie damy jedną toaletę. Później punkt informacyjny. Tak, wiem, toaleta, później punkt informacyjny. Tak, wszystko w jednym, co nie? Proszę bardzo, punkt informacyjny i druga toaleta z drugiej strony. Słuchaj, ciekawe w jakich ilościach i względem czego liczą się ludzie korzystający z toalety. To mogłoby być ciekawe. O, proszę bardzo, jak pięknie wszystkich podłączyliśmy. Jedna ścieżka, wszyscy przeszczęśliwi. No, dobra, ja wyłączę odcinkowe, bo to też trochę na sobie liczę. Dokładnie i podjeźdź ludzi do tego. Dobra. Proszę bardzo, macie dojście, możecie sobie dochodzić. No i tak, z kolei przy tym wejściu tutaj damy sobie trochę restauracji, ponieważ tam macie trochę coś innego, a tu będziecie mieli coś innego. Tu sobie będziecie mogli wchodzić i jakieś tam różne rzeczy porobić. Nie wiem, czy stąd dałoby się, nie dałoby się, chyba nie, to nie. Zastanawiam się, czy można zrobić jakiś molot postawić czy coś, ale... Ale widzę, że niekoniecznie by chciała, a dzisiaj mi się nie chce nawet z nią walczyć, więc... No cóż, no ma tak, to są te szachy, z tego co mi się wydaje. Altany to na sam koniec będziemy dawać. I tak, sekcja wspinaczkowa.
to ja bym wstawiał właśnie w takich miejscach jak to tutaj. Bo tu będą drzewka na pewno później. I właśnie dlatego chciałbym tutaj to wsadzić, bo jak później tutaj to oblesie, to chyba sami najlepiej wiecie, widzicie tutaj po drugiej części, jak to będzie wyglądać. Więc proszę bardzo, tutaj macie jeszcze taką jedną sekcję swineczkową. Tutaj macie Hanie, chyba że nie wejdzie Hania. Okej, tu nie wejdzie Hania, to wejdzie Styc. O, chyba? Nie, to nie było to. No, a macie tutaj Hanie i tutaj sobie damy jakiś ten jeszcze placyk, żeby było jakby co. Proszę bardzo, i jakaś tutaj jeszcze kafejka. Tak sobie tutaj jakąś przekręcimy, o, proszę bardzo. I tu macie taką kafejkę, z tamtej strony będą altany jakieś tam poustawione. No i tak, jak tutaj były te kafejki, to tutaj sobie zrobimy jeszcze jedną kafejkę, ale z kolei z drugiej strony. Tak, tutaj z nienacka, proszę bardzo. Tak, tu jest ogólnie bardzo dużo tych kafejek, ja tutaj teraz postawiałem, więc mam nadzieję, że tutaj będą całkiem nieźle działać. Czekaj, o, tutaj możemy jeszcze wstawić. Ja wiem, że tutaj tak na maksa wykorzystuję te miejsce i tak dalej, ale uwierzcie mi, tutaj akurat to się przyda. Tu będzie takie właśnie epicentrum tych wszystkich kawiarni i tego całego tutaj, tego ruchu. Dobra, no i tak, tutaj zbytnio bym nie chciał dużo wstawiać rzeczy. Pomijając to, że jakąś taką Hanię w sumie można byłoby gdzieś tutaj wrzucić. Nie wiem, tutaj nie, tutaj już nie wejdzie, dobra, to nie. Tu mogą byłyby wspinaczki wejść. Tak, ale przykład, żeby coś rozwaliły, dobra, to nie. To tak, Hanię możemy. Nie wiem, bo tutaj, czy to nie będzie zbyt blisko? Nie, to nie będzie zbyt blisko. To tak, Hania będzie gdzieś tutaj. Możemy sobie postawić. A tu będą kolejne nasze magiczne wspinaczki. Okej, okay, dobra. No i tak, mamy altanki. Altanki lubię stawiać nad wodą. Ponieważ jak są nad wodą, no to wiecie, macie takie przepiękne widoki, jak z niej wychodzicie. O, dokładnie, na przykład tutaj. Tutaj, albo z drugiej strony przy drodze. To też jest naprawdę ciekawe po prostu. No, swoją nogą, no wiecie. Chyba ja wam nie muszę mówić, jak tu można ciekawie to wszystko poustawiać, poroznosić, żeby się tutaj aż kurz robiło tego. Wiecie przecież, jakiego youtubera oglądacie, tak? Jakiego człowieka oglądacie? Już nie będę przesadzać, ale... No, wiecie kogo oglądacie, tak? No ładnie, tu sobie postawmy to. No, i tutaj ogólnie całkiem nieźle to wygląda, no. Dobra, o! I o wilku mowa, nasze zoo wbiło trzeci poziom. Pokaż. Dobra, świetnie. I co my tu mamy? Rozbujana łódź, dom strachu i autka zderzaki. Okej, dobra, to wiem, co to jest. Sobie dojdźmy do tego naszego wypadku. Czyli jest dużo ludzi. Okej, dobra. Możemy jeszcze w sumie, co to jest? To jest dla parku rozrywki, no to teoretycznie to można wyrzucić. Kampania reklamowań tutaj całkowicie wystarczy. Tutaj teoretycznie jakbyśmy dali jeszcze o jeden więcej, żeby płacili, to może i byłoby nawet lepiej. No bo tak, tak jak tutaj widzicie, to jest całkiem bardzo ładnie zalesione. Poczekajcie, zaraz wam to pokażę. No i tak, tak jak tu widzicie, tu jeszcze jest trochę do poprawienia. Ja może przed kolejnym odcinkiem to naprawię. Nie wiem tylko, gdzie to będę robić. No i jak widzicie, tutaj to po prostu odpłynąłem przy budowie tych bulwarów, bo tutaj widzicie, są kolotki, drzewka, wszystkie tutaj po prostu pięknie, jakieś krzaczki, zarosty czy coś. Tu jest naprawdę tego masa. Jak przybliżymy, to oczywiście lepiej to wygląda, ponieważ jestem w takich ustawieniach. O, tutaj jeszcze jakieś przejścia, choć w piku, miku. No, więc tak, swanego i tu jeszcze jest to. A tutaj to już w ogóle pojechałem. Bulwary wiślane nie wbiły jeszcze piątego poziomu, o, to się zdziwiłem. I na bulwarach nie zarabiamy to zbytnio dużo, ponieważ no, możecie się domyślać czemu. Pewnie jakbyśmy dali kampanię reklamową, to by więcej ludzi przychodziło, ale akurat tutaj w bulwarach nie o to chodzi. No ma tak, zobaczmy to, co dostaliśmy teraz z tego zoo. Zobaczymy, czy będziemy teraz to stawiać, czy może po prostu kiedy indziej. Jak nie, to jest parak to zrywki będzie kiedy indziej. Zoo. Wirujące filiżanki to było. Rozbujana łódź, okej, okay, dobra. Dalej, dom strachu. O, to tutaj byłoby nawet takie dobre, tylko jeszcze. Dobra, na dom strachu to możemy postawić. Co nie? Mamy czas. Dobra, i teraz pójdziemy do Industries. I jakieś te autka zderzające się, to mogą być nawet w sumie gdzieś tutaj. Natomiast na dom strachu to mi teraz przyszedł taki pomysł, że to jest po prostu idealne. Dom strachu, nie wiem jak wy, ale mi się kojarzy z jakimś takim ciemnym miejscem, gdzieś w górach czy coś. A ponieważ możemy tworzyć tutaj nasze
Ogórki też możemy stworzyć, ale skałki. Bardziej bym pomyślał o skałkach. No to może się powiedzieć, tak? Dobra, ja to podłączymy was tym prądem, ale jakoś inaczej po ludzku może. Ale jak tak to szło, to mi tutaj raz park psuło. Widok na park, a dwa jakoś mi tutaj nie podobało się. Celego tutaj nie wiem, czy pamiętacie, jest taki zjadnik na ludzi. Ale teraz do meritum, czyli do naszego przypadku. Poustawimy sobie tutaj trochę tych drzew, tych kamyczków. I zobaczymy, jak tutaj to będzie wchodzić. Poczekaj. Tutaj sobie to zrobimy tak. Poczekaj, tutaj ustawmy to tak, żeby to jakoś ciekawie wyglądało. O, to jest dobre. Dobra. No i ja tak właśnie godzinami sobie siedzę i tutaj kręcę przy takich typu różnych rzeczach i później takie piękne rzeczy wychodzą, a czasami po prostu nie mam czasu na taką piękną zabawę i... No i wy też o tym po prostu doskonale wiecie, jeżeli nie mam czasu, to po prostu się nic nie pojawia. Tak jak ostatnio, bardzo mało odcinków ogólnie się pojawia na kanale. No, ale chyba wam nie muszę tłumaczyć czemu. No, tutaj z jaskinią takie zejście, to może być też ciekawe. O, dokładnie. Tutaj jeszcze jakieś jedno. Dobra. Tutaj sobie damy to. Czekaj, nie to, jakieś inne. O, może być na przykład ten. No i jak widzimy, tu się zrobiło naprawdę bardzo piękne zagłębie dla naszego parku strachu. O, tu jeszcze możemy tak wcisnąć to. O, bardzo fajnie. Poczekaj, pokaż. No nie wiem jakby, ale to jest naprawdę niezwykle tutaj zabudowaniami, górkami, tymi skałkami zabudowane. Aby tutaj jeszcze to podkręcić, możemy wtedy też zrobić takie... Nie, w sumie tutaj dużo nie dawajmy. Sklep z pamiątkami, toaleta parkowa. Może jedną kawiarenkę dajmy. Tak, bo jedna kawiarenka tutaj tu dużo też nic da. Proszę bardzo, macie jedną kawiarenkę. I zabudujmy tutaj to jeszcze innymi skałkami, aby było jeszcze takie wejście mroczne, wiecie, że wchodzisz nie wiadomo gdzie. Krecie, zapisywanie gry. Czemu jakby ktoś się zastanawiał, czemu ja mam tak często ustawiony zapis gry? Pierwsze, czasami nie da się ustawić zapisu gry, żeby nie był często, a po drugie City Skylines lubi się rozwalać. Powiedzmy tak, po prostu lubi się rozwalać. Czekaj, jeszcze coś dorzućmy tutaj. Nie, tutaj nie. Może coś takiego trochę mniejszego. O ile City Skylines zna takie pojęcie. O, dobra. I tutaj, czekaj. O. No dobra. Powiem wam, że jeżeli teraz, czekaj, to byśmy musieli tego tutaj jeszcze sensownie podłączyć. Jeżeli tu nie będzie zrzędzić, a widzę, że nie ma zamiaru, to będzie naprawdę piękne dojście. Dobra, i zaraz wam pokażę nową stację metra, którą mamy, bo właśnie mi się przyszedł tu komunikat o tym, że mamy go tutaj, a ja zapomniałem o nim. O, tu proszę bardzo, taka piękna ścieżka. I tutaj oczywiście będzie gdzieś tam sobie jeszcze szło dalej do jakichś tam innych tych, jeszcze tych naszych parkowych miejsc, ponieważ jak mówiłem, ten park naprawdę będzie dosyć długi. No i jeszcze zanim tutaj przejdziemy dalej, przypomniało mi się teraz, że mamy sakwoje tutaj sadzimy. I sobie przedłużmy tutaj te sakwoje, aby one tutaj całkiem ładnie tutaj teraz z tym się akompanowały, właśnie z tym naszym tutaj magicznym dojściem. A jak jest tutaj więcej zielonego, to też od razu lepiej wygląda z daleka, no. Jak skończymy kiedyś to miasto, z góry mówię, dobrze, słyszycie, z kiedyś, bo nie jestem przekonany, czy się uda to zrobić, to będzie naprawdę całkiem nieźle. Czekajcie, jeszcze sobie dorzućmy może jakieś krzaczki. Muszę się pilnować, żeby tutaj zbyt bardzo też się nie zasiedzieć z tymi moimi tutaj zabawami, bo jak się zasiedzę, to później to wiecie jak będzie. Nic nie będzie tak właściwie. No, bo czekaj, tutaj... Tutaj, dokładnie. Proszę bardzo. Ciąg. Dorzuć to i dorzuć to. Okej, dawaj tutaj. No i tutaj już też sobie pobawimy się tym później, żeby też dużo tutaj nie zrobić tak na jeden raz. No, ale powiem wam, że już nabiera to trochę kształtów, jak tutaj to może będzie wyglądać później. Dobra, tak czy siak, czekajcie, weźmy sobie taki zoomik.
To jest jeszcze tym jakąś jaskinią. Nie wiem, co ta palma robi tutaj w środku. Ale wygląda to na pewno już tak trochę bardziej komicznie właśnie. O, ty panie. No nie wiem jak wy, ale naprawdę tutaj całkiem to nieźle wygląda. Pomijając to, że jest tutaj tych pełno palm. Ja nie wiem, czy te palmy... One są w pakiecie z tymi chyba skałami, czy nie? Poczekajcie, zerknijmy. Jeżeli postawię sobie tą skałę... Nie, to nie ta skała. Tak, tam jakąś tą wyższy. Sam niestety. A, bo już myślałem, że te palmy jakoś można byłoby wyrzucić, ale nie, niestety nie da się. No ma, i ty nie masz... Aha, obydwa nie macie budynki wody i prądu. Akurat prąd to ja nie wiem, jak on tutaj dociągnąć. Szczerze, naprawdę, nie wiem, nie mam tego pojęcia. Będę musiał zainwestować w podanie tego moda na kable. Ale jedną rzecz oczywiście tutaj trzeba do was dociągnąć, to jest ta ścieżka. Aby ścieżkę do was sensownie dociągnąć, chyba trzeba zrobić ją tak, tutaj stąd. O, tutaj, dotąd. Dobra, no i tak, powoli, powoli zaczyna się robić coraz tutaj ciekawiej. No ma. Sądzę, że na razie nasz tutaj zoo wystarczy zabawy, ponieważ czas też już mówi, że wystarczy. Jest bardzo duży popyt na ludzi, więc tylko to sobie uzupełnimy, abyśmy tutaj mogli budować. I lecimy, lecimy z naszym Industries, o którym mówiłem na początku odcinka, że chciałem się tam zająć. No a wyszło jak zawsze. A wyszło futo. No a tak, czekaj, tutaj jak mamy tą drogę. I mamy G. I mamy, czekaj, ten i to. No, to było to. Jak sobie idzie tutaj na droga. Później nam tutaj tak trochę skręca. Tylko dokąd? Bo ja tutaj oczywiście w mojej fantazji nie budowałem nigdy na zapas, tylko budowałem to według swojej fantazji, że tak powiem. Czyli tam, gdzie mi się spodobało, to a wybuduję se. Okej, okay, no, widzę, że tutaj ta droga, ta obok też tak sobie skręca trochę dziwnie. Dotąd. Nie, dobra, tutaj coś. No dobra, tak czy siak. Tyle mi naprawdę już wystarczy, jeżeli zrobimy. Ponieważ mnie głównie chodzi, aby zabić oto. Oto, moto. I tutaj, i tutaj, i. Dawaj, czekaj. Pędzel, pędzel. Proszę bardzo. Abyście się tutaj mogli pobudować. No. Bardzo dużo wam tutaj da miejsca do budowy, ale musicie sami zrozumieć, że na razie tym nie chciałbym się zbytnio zajmować. Chociaż mamy już 100 tysięcy ludzi. No to sumie też tak, też w sumie nic dziwnego. No ale ten naszego tutaj przemysłu, z tego co wiem, czekaj, przejdźmy sobie do naszej, o dokładnie, włączyło nam się też to radyjko, podkręciło. Jakiś macie problem. Za mało rudy. Okej, okay. Bo tak, bo nasz piec obrotowy wytworzy trochę metali, trochę szkła mamy, trochę tutaj jest tego, tu mamy naszą straż. Ale trochę przez słowo ciągniemy. Dobra, tak. Tutaj zaczęliśmy sobie to już ostatnio kręcić. Poczekaj, przerzuć na nasze podgląd wydobycia. I tutaj trzeba będzie to zacząć kopać. I to nawet tak pełną parą. Ale dzisiaj nie chciałbym też jakoś tutaj bardzo iść w tym kierunku. Więc spróbujemy tutaj sobie coś na lekko poustawiać. Więc może tak, zacznijmy od czegoś prostego. Coś prostego. Czyli tutaj sobie dajmy jakąś tam taką małą, zwykłą kopalnię. Proszę bardzo. I tutaj... Tak, tutaj ci wejdzie, to jasne. Poczekaj. Nie, to nie jest to. Z tego, jak widzicie tutaj kręcę tą ziemią, to cały czas jest ten sam poziom. Dlatego to jest takie magiczne. Jeżeli trochę podniesiemy sobie tutaj trochę ten nasz grunt, wróćmy do naszego Industrii. Jestem naprawdę ciekawy, jak będzie Industrii wyglądać ta wersji konsolowej, bo tutaj jest dużo takich innych rzeczy, których zazwyczaj teraz jeszcze nie ma, no ale jak powiedzieli, że będzie, to będzie, tak? Już teraz nie mogą się wycofać. Dobra, tak, tutaj jest, na pewno będzie dużo statków tych pływających. Jak postawiłem, to tutaj tak trochę to też... Czekaj, co jest? Okej, okay, czekaj, bo możemy tutaj, widziałem, stąd na przykład pociągnąć jakiś statek. Nie, o, by mnie interesowało to pociągnięcie tego statku. Bo tak, bo stąd to jest taki lekki problem. No właśnie. Znaczy, no tutaj nam problem jak problem, tak? To należy, z której strony spojrzymy. A tak, tu mamy taki jeden budynek, będziemy mieli.
tu będzie jeszcze jeden. I wy tu sobie będziecie to ciągnąć. Stąd będą kolejne statki. Da, tak. Dzisiaj sobie tymi statkami się jeszcze zajmiemy. I skończymy. Dobra, czekaj. Jak się nazywała ta droga? Trochę mi ta myszka lata. Się zastanawiam, czy to jest od przeciążenia komputera, czy od czegoś innego. No nie wiem, raczej się teraz nie da robić. Okej, dobra. Niestety mam tutaj mało miejsca, więc musiałem zrobić coś takiego. I tak samo tutaj. Proszę bardzo. Ale macie podłączenie i to jest chyba najważniejsze dla was. No bo tak, tu są statki. Ten to nawet tak jak dla mnie trochę przysumował. Dalej, kolejne statki. Kurczę, cały czas wchodzę w park. Najlepiej to bym pewnie się bawił tylko park live cały czas. Tak, wymagana woda. Masz tutaj wymagany. Niedozwolony obszar. A to akurat coś w tym może być. Ale tutaj, z tego co mi się wydaje, jest już dozwolony i jest miejsce. Okej, dobra. Całkiem zacny. Tak, tam dalej niestety jest większy problem, ponieważ nie mam tam zbytnio jak dotrzeć. No nie mam zbytnio jak tutaj dotrzeć. W sensie, żeby tutaj coś wydobywać. Może z tej wyspy. Nie. O, tutaj możemy jeszcze coś pociągnąć. No dobra, to jeszcze tylko ten jeden. Ale tak pomijając, to w ogóle jeszcze zapomniałem powiedzieć, że teraz tam surowce się już nie kończą. Jak wyglądają teraz, tak będą cały czas wyglądać. Ale taka chyba dodatkowa zmiana mało jest. Więc zmieniłem to, no bo stwierdziłem, no po co mi się męczyć, jak już i tak gramy w ten sposób. Czekaj, jak ja bym tutaj chciał sobie zrobić ten taki piękny ten mostek, to rozumiem, że nie mogę, tak? A, on musi być pewnie wyższy. Albo coś do niego musi być spełnione, jakieś warunki czy coś. Czekaj. No był przed chwilą, halo. Ra. Nie gdaj z ogniem. Co cię ze mną? Dobra, to dawaj stąd. W takim wypadku. Jak widzisz, da się, to da się. Nie, dobra, to trochę dziwnie wygląda. Jak tutaj jest tak wysoko, a reszta jest cały czas nisko. Dobra, to w takim wypadku sobie zrobimy, czekaj. To stąd, tu sobie zrobimy taki mostek. Później stąd sobie będziemy robić, nie wiem, tutaj, bo tak, bo tutaj jest tak dużo droga, tam się ciągnie. A mówię oczywiście o tej. I ona tutaj tak trochę skręca. Ona ma iść później przez ciebie. I tutaj wykręcać. Tam dokładnie. Ku tobie. Nawet tak bym powiedział, że nawet jeszcze bardziej będzie wykręcać. No ale tak czy siak. Swoją drogą ja tu widzę, że jest jakiś drobny bug. Poczekaj. A, bo to nie jest ta droga. To wszystko jasne. Czemu tak dziwnie wyglądało? No a to jeszcze raz. Stąd. Tutaj. I tutaj wykręcasz. Okej, dobra. No i teraz od razu lepiej. Inna droga, inna. Znaczy wygląda. Znaczy, no, tamte drogi też lubię, ale do Industries to idę w Industries, tak? Żeby nie było. Jak Industries, to Industries z pełną palą. A nie tylko troszeczkę. Dobra, stąd. I czekaj. I stąd. Tu, i tu, i tu. Dobra, i teraz tak. Nie czekaj, to nie do ustawienia. Skrzyżowania, wyłącz to i właściwie to na razie jest tyle tych skrzyżowań. Czekaj, ty się podłączyłeś? A to dobre. A to, żebym powiem dobre. Jak jest tutaj z tymi naszymi surowcami? Okej, tu wy nie macie nic, tutaj się zaczyna bajka. To tak, jeżeli tu się zaczyna bajka, to będzie swoją, to będziecie mieli tu własną drogę, tak właściwie. Ja tam się jeszcze może gdzieś daje pociągnąć kiedyś. Na razie sobie po prostu tak. Podłącz. Dobra, jesteście podłączeni. Wodę wam tutaj pociągnę po prostu tak. I tak. Zaś prądur. Prądora na razie wam nie możemy pociągnąć, bo tu się jeszcze trochę to wykręcić. Tak, musimy wrócić to. We want you to trust us with your money. Teraz tak, teraz się zaczyna ta część ciekawa. How? It's not funny business. It's money business.
You give your money to us and it will grow with interest. Tak. That's the plan at least. Maybe that's too complicated tutaj, for you. Tutaj, z tego co pamiętam, jest trochę surowca. Dokładnie. Imagine if you had a money i tutaj właśnie chcę też coś postawić do tego surowca. I żeby to postawić, okay. Tak, możemy albo postawić to, co jest trochę duże, albo takie małe, albo takie. Chyba takie mnie najbardziej interesuje. Dwa takie poszły. Don't you want money o, for dokładnie. Nothing? Yeah, you do. Tak, bo ty tutaj za Chiny nie wejdziesz. Anyone who wants it can have it. You just have to ask for it. Our 3-day sleepaway camp is a perfect place to strike it rich. Who are we? Well, we're the number one dream makers in the region. Właśnie tutaj trochę nie z problem z tym, że tutaj całkiem tutaj znika to, jak wyglądało to wszystko wcześniej, ale przemysł industrii stoi, tak. Dobra. Teraz tak, to wywalamy, tą drogę. Ale tutaj sobie spokojnie skręcać. Stąd musi być prosto droga. No i teraz tak, tu trzeba jakoś znowu z kolei wykręcić. Okej. Okay. Nie, a trochę może przesadziłem. Ale mniej więcej wiecie, o co chodzi. Tutaj musimy dojść na tą jeszcze kolejną wyspę. I tak, stąd tutaj będzie skręcać. I tutaj dotąd. Okej. Dobra, dziękujemy bardzo. I tutaj, i stąd dotąd. Dobra. No i tak, macie tutaj już takie mniej więcej podłączenie. Czekaj, bo tutaj jakieś budynki. I teraz tak, czy tutaj to wejdzie? Nie, tu nie wejdzie. Taki, nie, no, proszę cię, to na pewno nie wejdzie. I to też nie wejdzie. No to ty tu możesz wejść. Okej. Okay. I jakiś jeszcze inny budynek. No nie, to jest trochę dużo. Budaki? Nie, budaki tu nie wejdą. No dobra, no to w takim wypadku tutaj już nie będzie nic wciągać po prostu. Tylko przesuniemy trochę na ciebie, abyś tutaj... No... Wyglądało to trochę bardziej normalnie. Znaczy, tu i tak już nie wygląda normalnie, jak tutaj tak stoi wszystko w jednym miejscu, ale... Marek, może po prostu tak. O, bo ten statek byłoby miło, gdyby nie był... No, gdyby był w wodzie, byłoby miło. No, no i teraz tak, stąd. Teraz kolejnym pomysłem jest na pewno to, że ty nie masz podłączenia tutaj. A jednak musisz mieć podłączenie. Jakby nie patrzeć. Dobra, masz podłączenie, świetnie. I jeszcze był problem z tą wodą. Ciach. I ciach. Dobra, macie wodę. Jak tam jesteśmy z czasem? 33 minuta odcinka, czyli chcę już skończyć odcinek. Tak dokładnie usłyszeliście, ja chcę skończyć odcinek. Poczekaj, ja wrócę do tego podglądu. Tak, dokładnie. Tutaj całkiem nieźle wygląda. Tu teoretycznie można by postawić taki... Ej, wielki hangar, to ja wiem, gdzie można by postawić. Możemy gdzieś później pomyśleć na tych wyspach jakieś hangary podobić czy coś. Ale tutaj... To jest miejsce do wydobywania. I wiecie, co by tutaj nieźle wyglądało? Taki szyb. Oj, taki szyb tutaj by tak... kosmicznie wyglądał. Oczywiście, żeby go tu postawić, to na pewno trzeba było się trochę natrudzić, ale widzę, że da się. A jak coś się da, to znaczy, że ja to robię. No tak, postawmy go tutaj, tak żeby się to udało zrobić. Czyli dawaj mi tutaj taką drogę, coś takiego i podłącz, czyli tutaj daj to. Oj, oj, oj. Mamy to. Houston, mamy to. No, powiem wam, że na tak małej wysepce takie giga coś, to ciekawie wygląda. Jeszcze byśmy dociągnęli to trochę bardziej tutaj do brzegu. To będzie mi tutaj lepiej na wyspie się rozkładać. Przekaz, będę mieć prostsze podłączenie. Czekaj. Przerzuć, nie masz pracowników. No cóż, nic dziwnego jak ma się dojazdu na razie. Ale ogólnie całkiem, no niestety ten tutaj statek może będzie bardziej bezrobotny, ale całkiem ciekawe. Dobra, dawaj tu i tu. I ta droga tutaj sobie będzie zjeżdżać
kulturalnie, to nie jest kulturalny zjazd. A, to jest E, nie, wciskam E, a ja chcę wcisnąć B. Dobra. No, powiedzmy sobie, że dojdziesz dotąd. I czy gdzieś tutaj będziesz dalej jechać jeszcze do tego? Nie. Chyba. Nie, dalej już do tego nigdzie nie będzie jechać. Jedyne co faktycznie dla tej drogi tutaj jeszcze może być czymś ciekawym, tak mijając to, że tutaj by się przydało zrobić po prostu zmienić taką drogę i stąd nie, czekaj, będzie tu, czekaj, o dokładnie, taka droga będzie się tutaj jeszcze ciągnąć dalej, w sensie tutaj do lądu podłączymy sobie za chwilę, to stąd będzie mostek, o o. Jakieś fajnie by się udało zrobić mostek, to byłoby fajnie, ale... Ale widzę, nie, chyba rzeczywiście musi być trochę to wyżej uniesione. O, o, ja tu widziałem, co mnie interesuje. Poczekaj, wyłącz kątowe. O, dobra. I proszę, bardzo. Czekaj, czy możemy to obniżyć jeszcze ten mostek, bo byłoby jeszcze lepiej. Dobra, czekaj, tutaj widziałem, o. Okej, dobra, nie, to jest max. Teraz tak, dotąd. Było to gdzieś tak tutaj, dobra, tutaj. Teraz tu już włącz mi te kątowe. Włącz kątówkę. I jedziesz sobie stąd, tutaj, aż dotąd. O, dobra. O, tu jakieś budynki są, przy okazji. Tego akurat nie wiedziałem już. Dobra, no i póki co tu jest miejsce do zawracania. Natomiast tutaj będzie jeszcze podłączenie z tym. O, dokładnie. Czekaj, nie, ja tu. A, o, już myślałem. Dobra, może po prostu tutaj się podłączy. O, dokładnie. No i macie. Nie. Lepiej to wyglądało już raz tym. Tylko, że tu sobie zrobimy zakręcik. I tutaj, o, dobra, no i teraz jest całkiem nieźle. Stąd z kolei, tak jak mówiłem, ma robić tutaj taki zakręcik i zapisywanie gry. I jak się zapisze, to sobie tutaj to podłączymy. No ma, czyli już się zapisało. Wywal to jeszcze raz. A niestety, tak jak widzicie, jestem taki niezdecydowany cały czas. Wywal. Pojawia się, znika, pojawia, znika. No niestety. Taki to ja już niestety jestem. Dawaj tu. Okej, dobra. Na takiej wysokości musi być, aby się zrobił taki mostek. Chociaż widzę, że niekoniecznie nawet. Dobra, zrób tu dowolny mostek. Będę naprawdę zachwycony, jak będzie tutaj. Jak będzie taki, który mnie zachwyci, a nie takie coś. Było tutaj przecież. O, dobra. Mówię, coś takiego, to coś takiego chcę widzieć. A nie wiem, jeszcze później wciskasz mi tu kit. O, dobra, całkiem nieźle. I stąd tutaj do tej drogi będziesz mi dojazd. No i z tego co mi się wydaje, to naprawdę całkiem nieźle tutaj to zostało już zrobione. Dobrze. I będziemy też kończyć oczywiście ten odcinek, ponieważ trwa już naprawdę długo. W kolejnym odcinku się zajmiemy mieszkaniami, bo jest na nie popyt i trochę handlem, czyli wiadomo oczywiście czym. Dobra, wydaje mi się, że tej produkcji przemysłu wydobywczego, co? Dobra, nieważne, że trochę już robimy i jest bardzo dużo, mamy mało import, co jest dobre, mamy dosyć duży zysk i musimy popracować nad produkcją metali i szkła w kolejnym odcinku. Dobrze, mam nadzieję, że film wam się podobał. Dzisiaj się tutaj zajęliśmy takimi tutaj ciekawymi rzeczami. Jeżeli tak, możecie zostawić łapkę w górę. Czekajcie, gdzie były te parki jeszcze? Tutaj bulwarami się przecież zajmowaliśmy. Nie tylko bulwarami. Tutaj te bulwary trochę dodobiliśmy, o dokładnie. I trochę się tutaj zazajęliśmy. W szczególności tutaj naszym Halloween takim, no trochę spóźnionym, ale jednak. Jeżeli jesteście na moim życiu, subskrybuj ten dziwny dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych materiałów. No i co dużo mówić, do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Okej, tak tu wygląda nasze miasteczko, no całkiem, to teraz tutaj się powiększy. Wiecie, jak już tak
mnie obchwycił. Tak, bo tutaj będziemy jeszcze robić trochę tych rzeczy. No, całkiem nieźle wygląda. Cześć!